lata. Bracia i siostry, Jezus przywołał do siebie 12, aby ich posłać, by głosili dobrą nowinę. On ich powołał do takiej wyjątkowej misji. Wcześniej przygotował ich serca. I teraz wysyłając, daje im władzę nad złymi duchami. Daje im władzę, aby uzdrawiali i sprawiali nową rzeczywistość ludzkiego serca, ludzkiego życia. Przywołał do siebie 12. I tak przywołuje w każdym wieku, stuleciu, w różnych miejscach świata. A uroczystość, którą przeżywamy, jest ilustracją, jest żywym świadectwem, że to działanie Jezusa jest ciągle aktualne. On ciągle przywołuje do siebie, posyła, dając władzę swym uczniom i świadkom. Na jubileusz naszego księdza rodaka, dostojnego jubilata, zakwitło 50 słoneczników przy ołtarzu, bo też mija 50 lat od tego wybrania, nadania władzy, udzielenia władzy i posłania. 50 lat od święceń kapłańskich, które nasz rodak, ksiądz Leon, otrzymał 6 czerwca 1968 roku z rąk ówczesnego biskupa gorzowskiego Wilhelma Pruty. Mija też 50 lat od prymicyjnej mszy świętej, którą ksiądz jubilat odprawił tu, w naszej jarosławskiej kolegiacie, rozpromienionej radością, że Ewangelia jest ciągle żywa i porywa serca młodych ludzi do służenia jej. Wypełniły się słowa Ewangelii. Jezus przywołał naszego parafianina, księdza Leona, i posłał go do głoszenia Ewangelii. Mija też 50 lat od tej kapłańskiej posługi naszego księdza rodaka. Pracował w 3 parafiach przez 10 lat jako wikariusz. Następne 40 lat jako proboszcz w 4 parafiach. Od 2016 roku jest już emerytem w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Szprotowie, gdzie najdłużej, bo 23 lata duszpasterzował jako proboszcz. Na ten piękny jubileusz zakwitły słoneczniki, bo to kwiaty, jak sama nazwa wskazuje, kwiaty słońca. Dzięki obecności znajdujących się w roślinie światłoczułych receptorów, te kwiaty rano kierują się na wschód, w stronę słońca, w środku dnia na południe,
wieczorem na zachód. Te kwiaty są ciągle zorientowane na słońce. Rozkwitają w jego promieniu. Dlatego są tak piękne. Radują oczy swym złotym kolorem. Ale także zawierają wiele wartości odżywczych dla życia i zdrowia człowieka. Stąd, bracia i siostry, słoneczniki są symbolem miłości do Boga, symbolem duszy, która swe myśli i uczucia nieustannie zwraca ku Bogu i w tym rozumieniu jest symbolem modlitwy. Słoneczniki mogą być symbolem kapłańskiego życia i posługi. Kapłan podobnie jest zorientowany na Jezusa, który jest naszym słońcem. To On powołuje i nadaje zadania do wypełnienia. Kapłan z Niego czerpie energię i sens. I tylko wtedy, gdy ciągle jest zjednoczony z Jezusem, przynosi piękne i zbawienne owoce. Odprawiana codziennie msza święta, sprawowanie sakramentów zawierają w sobie ten wymiar zjednoczenia z Jezusem. Wymiar modlitwy. Szczególnie ten wymiar wyraża się także w modlitwie brewiarzowej. Ksiądz rano modli się juczniom, zwracając swe serce ku Bogu, ku Jezusowi. W południe tak zwaną godziną mniejszą, wieczorem nie szkorano i jeszcze przed snem kompletą. A modli się nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu tych wszystkich, którzy zostali mu powierzeni, za których odpowiada przed Bogiem. Stąd jego posługa nie tylko jest piękna, ale także niosąca duchowe zdrowie, zbawienie. I ta posługa modlitwy jest sensem życia kapłana i główną podstawową misją. Rolnik uprawia ziemię, piekarz piecze chleb, kucharz gotuje, lekarz leczy chorych, nauczyciel uczy, a kapłan się modli. I ten wymiar w posłudze kapłańskiej jest nieoceniony i najważniejszy. Po to Chrystus ustanowił kapłaństwo, aby byli ludzie, którzy będą się modlić. I tą modlitwą na różnych płaszczyznach i wymiarach służyć ludziom, umacniać ich na drogach życia, umacniać w walce ze złem, w dźwiganiu krzyża, w podejmowaniu obowiązków stanu. Modlitwą pomagać do powstania z upadku, z grzechu i jednoczyć ich z Bogiem. Bracia i siostry, nasz ksiądz dostojny jubilat sam zwracał swe serce w stronę Słońca Jezusa. Od chwili Chrztu Świętego, który przyjął w tej świątyni. W domu rodzinnym wzrastał w wierze. Następnie katecheza pomagała mu odkrywać to Słońce, jakim jest Jezus, nasz Zbawiciel. I już jako dziecko temu Słońcu służył. Jak sam wspomniał, tutaj był ministrantem. Służył do mszy świętej. Pogłębiona wiara ukierunkowywała go na
zapragnął mu służyć, aby go przekazywać ludziom, których spotka na drodze życia, aby i oni doświadczali tego dobroczynnego działania Słońca Jezusa. Na realizację swego powołania wybrał gorzowską diecezję, drugi koniec Polski. W tamtym czasie był to dość trudny teren do ewangelizacji. W 1960 roku po maturze opuścił ojca i matkę, brata i siostrę, parafię, rodzinne strony, nawet diecezję, aby tam, na tych ziemiach odzyskanych, realizować swoje powołanie. I tam, w seminarium, przygotowywał swoje serce na przyjęcie Ducha Świętego, święceń kapłańskich. W promieniach słońca dojrzewał do decyzji ostatecznej, aby na zawsze oddać się Bogu na służbę. Nie przeszkodziło mu w tym wezwanie do służby wojskowej, bo po 3 latach został wcielony do armii, a było to celowe działanie ówczesnych władz komunistycznych, aby oderwać od Boga, aby zniechęcić, aby przeszkodzić w zostaniu kapłanem. Ksiądz Leon nie poddał się manipulacji. Wytrwał mimo to i poszedł do końca za głosem powołania. Został wierny Bogu i został wierny sumieniu. I jak już mówiłem, przyjął święcenia kapłańskie w 1968 roku z rąk sługi Bożego biskupa Wilhelma Bluty, który jest kandydatem na ołtarz. Kiedyś byłem w tej gorzowskiej katedrze, gdzie ksiądz nasz jubilar przyjął święcenia i uderzył mnie sarkofag, w którym spoczywa doczesne szczątki księdza biskupa i na tym sarkofagu wypisane są jego słowa, które powiedział. Człowiek w człowieku umiera, jeśli dobro uczynionego nie cieszy. Człowiek w człowieku umiera, jeśli zło uczynionego nie smuci. Więc, bracia i siostry, dzisiaj cieszymy się dobrem, jakie otrzymał ksiądz kanonik jubilat, nasz rodak. I cieszymy się dobrem, które Bóg uczynił przez jego serce, ręce i posługi. Jest taka piosenka, którą śpiewali młodzi mojego pokolenia. Oj, nie czekaj, aż czyn wielki spełnić będziesz mógł, aby rzeszy za tym blaskiem szły. Lecz odważnie krocz po każdej z twych codziennych dróg. Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty. Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty. Ktoś przez siebie drogę znajdzie poprzez ciemne mgły. Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty. Dla zdolności twoich wszędzie znajdziesz pracy dość. Nie trać czasu na bezpłodne sny. Twym zadaniem będzie tępić wszędzie fałsz i zło. Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty. Gdy wokoło siebie widzisz smutnych twarzy ruch, niech nie gasną twych zapałów sny. Choćby tylko jedno serce rozgrzał uśmiech twój. Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty. Bracia i siostry, słowa tej piosenki wypełniły się
niczym ewangelicznych apostołów posłudze w życiu i posłudze kapłańskiej naszego rodaka. Odważnie szedł, wierny Bogu na co dzień, podejmował małe i wielkie rzeczy. Uzdolniony głosił Ewangelię miłości, wykorzeniając zło z ludzkich serc. Zamieniał smutek w radość, gdy rozgrzeszał, gdy głosił dobrą nowinę na ambonie i w salce katechetycznej, gdy rozmawiał z ludźmi, niosąc im pociechę i budując w sercach nadzieję. Doświadczał w tym wszystkim obecności i mocy Ducha Świętego, jego natchnienia i światła. Dziś, po 50 latach, przybywa tu, do nas, do tej rodzinnej świątyni, z której wyszedł. By tutaj, wobec nas i z nami, wznieść dziękczynny kielich zbawienia i wyśpiewać Bogu sercem swoje tedeum. Drogi księży jubilacie, cieszymy się wraz z Tobą i razem z Tobą dziękujemy Bogu za wszystkie dary, jakich Ci udzielił i za wszystkie owoce Ducha Świętego, które przez Twą posługę kapłańską stały się udziałem ludu Bożego. W tym kielichu, który wzniesiesz, jest Twoja ofiara, Twój trud i miłość 50 lat, Twoja krew i samotność. Wznieś, księży jubilacie, ten kielich zbawienia. Niech uczynione dobro przez Twe kapłańskie serce cieszy tych wszystkich, którym służyłeś. Niech ciągle żyje w sercach i niech rodzi kolejne dobro. Niech to dobro się pomnaża. Obecnie, gdy już złożyłeś mandat odpowiedzialności jako proboszcz, przeżywasz czas trochę odpoczynku. Życzymy Ci, niech Jezus, nasze Słońce, umacnia ciągle Twe siły. Niech dodaje łaski i zdrowia. Niech pociesza w smutku. Pozostaje ta szczególna misja modlitwy. Pamiętaj i o nas w tej modlitwie, o Twojej rodzinnej parafii. Módl się, aby z tej parafii znów młodzi ludzie zapragnęli, pozwolili się przywołać Jezusowi i poszli za Jego głosem, aby dobra nowina była głoszona ciągle w następnych pokoleniach i wiekach. Drogi księże jubilacie, przyjmij od nas na pamiątkę z tej świątyni kolegialskiej obraz Matki Bożej Śnieżnej, tutaj czczonej jako królowa rodzin. To ona, Maryja, otwarta na Bożą wolę, dała światu Słońce Jezusa. Niech wspiera każdego dnia i wyprasza Ci potrzebne łaski. Drogi księży jubilacie, Słońce niech wschodzi tam, gdzie Ty. Amen.
Jerzy, wie.